Zapraszamy do odwiedzenia wystawy czasowej pod tytułem Schronienie Dobrostan, którą przygotował zespół oddziału etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku i liczni współpracownicy. Wystawa mieści się w Spichlerzu Opackim. To trzystuletni budynek w Parku Oliwskim, który kiedyś chronił zboże, a teraz stał się schronieniem dla zbiorów muzealnych, pracowników instytucji i zwiedzających. Wystawa jest opowieścią o tym, jak żyli nasi przodkowie i czego możemy się dziś od nich nauczyć, na przykład w zakresie bardziej zrównoważonego sposobu korzystania z zasobów. Zaprasza do uważnego obserwowania przyrody i otwartości na inne kultury. Zwiedzający Spichlerz zanurzą się tak naprawdę jednocześnie w dwie warstwy: stałą ekspozycję o historii ludów Pomorza Gdańskiego i wystawę czasową Schronienie Dobrostan, która uzupełnia narrację. Stare i nowe się przeplata, wspólnie uzupełnia, dopowiada swoje sensy i znaczenia. Schronieniem dla teraźniejszości jest przeszłość. Spichlerz to budynek o grubych murach, wysokim, spadzistym dachu i licznych, choć niewielkich okienkach z okiennicami. Dominuje tutaj złamana biel i różne odcienie drewnianych struktur. Zapach starego drewna wypełnia przestrzeń, otula zwiedzających. W wielu miejscach zgromadzono tu mnóstwo przedmiotów, które skrupulatnie poustawiano obok siebie, w sposób typowy dla ekspozycji etnograficznych. Wystawa Schronienie Dobrostan w sposób dyskretny i organiczny wplata się w strukturę spichlerza, goszczącą w nim od lat ekspozycję stałą, a nawet w otaczający budynek ogród w przestrzeni zabytkowego parku. Wykonane z naturalnych materiałów ekspozytory i architektura wystawy czasem są trudne do dostrzeżenia czy wyodrębnienia z otoczenia. Są to np. ostrugane patyki, lekko obrobione drewno i bawełniane tkaniny. Przedmioty, które są z nich skomponowane, zdają się jednocześnie szukać schronienia w murach spichlerza i dawać schronienie otoczeniu. Ponadto zdają się tutaj być od dawna, pasować jak ulał. Obiekty z wystawy Schronienie Dobrostan są w ścisłej relacji z wystawą stałą oddziału etnografii, stanowią jej ważne uzupełnienie. Na odbiór dodanych przez nas obiektów wpływa architektura spichlerza i zgromadzone w nim przedmioty. Tylko jedno piętro wystawy, ostatnie, w całości składa się z prac przygotowanych w ramach projektu. Dwie niższe kondygnacje, to przestrzenie, gdzie wystawa stała i czasowa, przenikają się. Dolne piętro wystawy stałej jest poświęcone rybołówstwu i parającym się tym zajęciem pomorzanom. Pierwsze piętro, poświęcone rolnictwu i gospodarstwu domowemu, wypełniono przedmiotami codziennego użytku: metalowymi, czarnymi garnkami, drewnianymi chochlami, bielonymi i drewnianymi meblami, w tym skrzyniami i szafami pomalowanymi w kwietne motywy. W kolejnych nagraniach opowiemy tylko o wybranych elementach wystawy schronienie, dobrostan. Ale już teraz zapraszamy do odwiedzin naszego muzeum. Wystawa Schronienie Dobrostan jest otwarta do 1 września 2024 roku. Dodatkowe informacje, w tym o godzinach otwarcia oddziału etnografii, biletach czy zasadach zwiedzania, znajdziesz na stronie internetowej www.mng.gda.pl. Istnieje możliwość zwiedzania wystawy z przewodnikiem, pracownikiem muzeum. Jeśli chcesz skorzystać z takiej usługi, napisz na adres etnograf.maupa.mng.gda.pl. Użyj tego adresu, jeśli masz dodatkowe pytania lub sugestie. Jeśli nie możesz nas odwiedzić, zapraszamy na stronę schronienie.mng.gda.pl. To witryna archiwum projektu Schronienie, klimat, migracje, dziedzictwo. Znajdziesz tam dokumentację projektu, zdjęcia z wystawy i audiodeskrypcję jej elementów. Zapraszamy do oddziału etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wystawa Schronienie Dobrostan jest podsumowaniem dwuletniego międzynarodowego projektu artystyczno-edukacyjnego Schronienie, klimat, migracje, dziedzictwo.